Chcę powiedzieć trochę o tej drugiej stronie, tak? Czyli jak to jest, kiedy jednym z tych zewnętrznych interesariuszy, która młoda firma może spotkać, jest duża firma, na przykładzie operatorów telekomunikacyjnych, ale też trochę z innych branż. Myślę, że ten mechanizm się generalnie odnosi do wszystkich dużych organizacji, które też dzisiaj podczas wystąpień naszych poprzedników były wymieniane, tak, jako poszczególne procesy i próba też opisania tego, jak one funkcjonują i dlaczego tak funkcjonują. Niektóre rzeczy z zewnątrz wydają się troszeczkę inne niż są w rzeczywistości. Telekomy, dlaczego wybraliśmy przykład telekomu? Bo są one po prostu dla nas najbliższe i myślę, że też bardzo ciekawe z perspektywy naszego rynku. Ja poprosiłem Tomka, żeby razem ze mną dzisiaj wystąpił, był taki też namacalny udział właśnie tego przedstawiciela telekomu. Oboje jesteśmy już od wielu lat w branży i chcieliśmy się z Wami tymi naszymi doświadczeniami podzielić. Tak, no, ja jestem związany z telekomami od prawie 20 lat. Pracowałem we Francji, w Polsce, zarówno w Energii z Polska, to jest taki trochę mniejszy operator, jak i w Orange'u, który jeszcze kiedy dołączałem nazywał się PTK Centertel. Ale zawsze to było na styku między sprzedażą, marketingiem, product marketingiem, wsparciem sprzedaży. I właściwie tak w ciągu kariery, oczywiście gro pracy to jest przygotowanie naszych klientów, żeby kupili coś skomplikowanego i wydali na tyle rozsądną ilość pieniędzy, żeby trochę marży zostało. Ale najczęściej, żeby to zbudować, to właśnie trzeba się posiłkować innymi firmami. Rzadko kiedy da się sprzedać coś ciekawego, coś, co jest nieporównywalne, wykorzystując tylko i wyłącznie to, co operator ma w swojej ofercie. Ja bardzo podobnie jak Tomek, minimalnie mam krótsze doświadczenie, jeżeli chodzi o telekomy i branżę telekomunikacyjną, ale pracowałem też po jednej i po drugiej stronie. Ja bardziej odpowiadam za sprzedaż na co dzień obecnie teraz, natomiast w przeszłości też odpowiadałem również za pracę z partnerami, z mniejszymi firmami technologicznymi, ich rekrutacją do różnych programów w tych globalnych firmach, zarządzaniem nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami, w Skandynawii, w Bałtykach, w Polsce i troszeczkę nawet w Europie Zachodniej. To, co się nie zmienia i to jakby potwierdza, co Tomek powiedział, że duża organizacja, operator z jakiejkolwiek innej branży, on potrzebuje do tego, żeby być elastyczny, potrzebuje mniejszych organizmów, mniejszych kooperantów, którzy tą elastyczność mu zapewnią. Okej, także powiedziałbym z tego środowiska, o którym tutaj dzisiaj mówimy. My nie chcemy i mało możemy powiedzieć, chociaż każdy z nas miał kilka prób zrobienia jakiegoś startupa o tym, o samej organizacji. Chcemy się skupić na sprzedaży, no po to, żeby całe to przedsięwzięcie osiągnęło jakiś sukces. Okej. Tak jak mówimy, głównie chcemy opowiedzieć Wam o samym procesie sprzedaży, bo współpraca z operatorem to przede wszystkim umiejętność sprzedaży swoich raz umiejętności, ale właśnie też tej elastyczności sprzedaży swoich kompetencji. Mamy jakby kilka modeli współpracy, to oczywiście Ameryki nie odkryjemy, to jest rzecz ogólnie znana, te modele współpracy. Natomiast z każdym z nich wiążą się te dobre i te złe strony. Taki dla startupów najbardziej oczywisty model współpracy, też tutaj dzisiaj mieliśmy prezentację jednego z takich modeli, czyli model B2C. On jest bardzo fajny, on jest, można powiedzieć, może mieć niesamowitą skalę, bo od razu potencjalny rynek jest liczony w milionach klientów. Natomiast będąc małą organizacją, problem polega na tym, że jesteśmy najczęściej dla tej masy klientów niewidoczni, no bo nikt o nas nie wie, tak? Czyli nie mamy też tej mocy związanej z przebiciem się do rynku. Tak?
Kolejnym modelem, w który wchodzą firmy, to oczywiście dotarcie do innych organizacji i sprzedanie swoich usług, produktów, czy to w modelu SaaS-owym, czy jakimkolwiek innym, bardziej tradycyjnej usługi biznesowej. Natomiast tutaj najczęściej ten problem jest związany z tym, że musimy mieć siły sprzedażowe, że pojedynczy projekt, czy każdy trzeba wypracować, to zajmuje czas, a siły sprzedażowe też kosztują. Tak? Więc tu mamy bardziej trudność związaną z pozyskaniem tego klienta i kosztami, no a skala nie jest aż tak duża, no bo musimy ją de facto zbudować cegiełka po cegiełce. I ostatni model, czyli dokładnie to, o czym chcemy mówić dzisiaj, czyli model B2B4C, czyli jak przez duże organizacje dotrzeć do klienta końcowego. I tutaj operator jest świetnym przykładem tego, bo oferuje nam od razu gotową bazę, jeżeli chodzi o klientów, oferuje nam również komunikację, marketing, to co dla małej organizacji jest często albo niewykonalne, albo konieczne jest pozyskanie niesamowicie dużych zasobów finansowych inwestycji. Żeby przybliżyć Wam potencjał tego polskiego rynku ograniczonego do tej części mobilowej, chociaż tylko telekomowej, to jeżeli chodzi o sprzedaż, potencjał sprzedaży do rynku konsumenckiego, to mówimy o mniej więcej 3000 sklepów. To oczywiście się zmienia, ta strategia poszczególnych operatorów, raz ta ilość sklepów rośnie, raz maleje, ale to jest mniej więcej ta ilość. Co więcej, co kwartał mniej więcej sprzedawanych jest na polskim rynku około 1 000 000 smartfonów. Myślę, że to jest dosyć spora liczba i to jest tylko też fragment polskiego rynku. Każdy z operatorów też obsługuje oprócz rynku konsumenckiego rynek klientów B2B i tutaj też mniej więcej te siły sprzedaży to jest 3000 handlowców we wszystkich kanałach, tak? Nie rozróżniając tego, czy to jest small business, czy duże klienci kluczowi. Poza tym, żeby sprzedać ten 1 000 000 smartfonów, to każdy z operatorzy na polskim rynku wydają mniej więcej około 300 milionów euro kwartalnie na zakup sprzętu i usług. Tak? Czyli to jest mniej więcej taki szacunek. Tak? To nie jest żadna dana taka księgowa, natomiast dana szacunkowa. Do tego, aby sprzedać te produkty, które zakupią od swoich dostawców, kooperantów, potrzebują również dodatków, tak? Rzeczy, które uatrakcyjnią tą sprzedaż, czyli tak szeroko pojęty trade marketing i związane z tym zakupy, to też jest około 500 000 euro kwartalnie. Tak? To są dodatkowe pieniądze, które po polskim rynku krążą. Wydatki na komunikację, to już jest bardziej szczegółowe na podstawie danych, które też są raportów takich kwartalnych z polskiego rynku, ile wydają operatorzy, to mniej więcej jest to kwartalnie kwota 90 milionów euro, jeżeli chodzi o komunikację. Oczywiście to jest rate cardowo podane, czyli według tych takich przeliczników, nazwijmy, transferujących wartość mediów, natomiast to też pokazuje, jak wielką siłę komunikacyjną na polskim rynku mają operatorzy. Oni nadal wydają prawie najwięcej. I ostatnia kategoria, czyli coś już bardziej związane z klientami, znowu B2B, startupami, które potencjalnie takie usługi tworzą, czyli to, co operatorzy kupują do odsprzedaży dalszych, jeżeli chodzi o usługi ICT, to co sprzedają do swoich klientów, czyli 2 miliony euro. Okej, okay. No i teraz tak, takie podstawowe pytanie, tak? No bo jeżeli się idzie, znaczy chce się pójść, żeby komuś coś sprzedać albo komuś coś zaproponować, no to dobrze na początku w ogóle zastanowić się, kto jest kim dla kogo, tak? Jeżeli, nie wiem, idzie zakupowiec z dużego supermarketu, właśnie on nie chodzi. Do niego przychodzi ktoś, no to już wiadomo, kto jest silny, kto jest słaby, tak? Ten, który przychodzi, jest przyjmowany w innym pomieszczeniu i musi się tam spowiadać i sam przeciw sobie negocjować.
No ale zastanówmy się tutaj, tak? Czyli kto komu jest potrzebny, tak? No bo skoro to istnieje, ten rynek istnieje i zarówno Witek, jak i ja w tej swojej karierze co najmniej kilka, każdy z nas kilka tego typu firm spotkał na samym początku i one, że tak powiem, towarzyszyły rozwojowi też sprzedaży operatorskiej i potem rozwinęły swoje skrzydła, no to można się zastanowić, kto jest komu potrzebny. Ta zależność jest wzajemna oczywiście, tak? To jest pewnie łatwa odpowiedź. Natomiast różne rzeczy są potrzebne po różnej, z różnych stron. Myślę, że ważne jest, to może jest troszeczkę zbyt skrajny, pewnie nasi, nie, moi koledzy z marketingu by się obrazili, że operator nie tworzy żadnej wartości. Ale operator, jak sama nazwa wskazuje, czymś operuje, tak? Czyli ma jakąś masę z jednej strony klientów, z drugiej strony masę urządzeń, usług, czy nie wiem, kabli albo anten. I on za pomocą tego, administrując dobrze, przetwarza wartość, którą ma na wejściu, tak? Czyli nie wiem, kupuje telefony od kolegi, dodaje usługę i sprzedaje trochę więcej do swoich klientów. To samo robi, nie wiem, z routerami Cisco i tak dalej, i tak dalej. I to jest, myślę, że bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Oczywiście może nie z naciskiem, kiedy przychodzicie do operatora, żeby mu wypominać, że on nie ma żadnej wartości, a to wasz pomysł, wasza innowacyjność będzie tą wartością, ale myślę, że to jest dosyć dobra myśl, koło której się trzeba kręcić. No i tak, no, co po której stronie ma być? Po stronie dostawcy to, co ceni operator, to jego skłonność do ryzyka, tak? Czyli on przychodzi z czymś, co jest, oczywiście, żeby przyjść do operatora... Skromność również. Tak, żeby przyjść do operatora, trzeba mieć jakieś referencje. Tak? Trudno coś sprzedać po prostu pierwszy raz operatorowi, ale to, co ceni, żeby operator przewajchował, czy żeby zmienił jakąś ofertę, to jest dla niego setki tysięcy złotych na development wewnętrznych procesów i tak dalej, i czas. Mała firma ma dużo większą skłonność i umiejętność zarządzania małymi ryzykami. Elastyczność, innowacyjność, ale też i wiedzę branżową, tak? Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że ma rozwiązanie i ono na pewno jest kupowalne przez wszystkich, no to się nie uda. Natomiast po stronie operatora, to co chociażby już żeśmy mówili przed chwilą, skalę, tak? Czyli jeżeli to zacznie działać, no to ta siła, nie wiem, jeśli chodzi na przykład o B2B, te kilka tysięcy handlowców w Polsce, oczywiście trudno ich z dnia na dzień przeszkolić, więc to będzie trwało. Ale jeżeli to coś, czyli ten usługę, którą przynosicie, czy produkt wejdzie do sprzedaży, no to potem skala bardzo szybko na tym rynku się rozchodzi. No i też operator ma bardzo dobrze wytworzone łańcuchy dostaw i logistykę, czyli jest w stanie zarządzić i pomóc też mniejszej firmie w tym, żeby rozprowadzić jej towar po całej na przykład Polsce. To, co jest, myślę, że ekstremalnie ważne w robieniu interesu z operatorem, to jest zrozumienie, że operator to nie jest jeden interfejs, że to nie jest jedna spójna organizacja. Każdy w tej organizacji ma swoje cele, bym powiedział cele oficjalne i rzeczy, które potrzebuje załatwić w cudzysłowie z poddostawcą, jako jego oczekiwania, czy też można potraktować to jego jako motywację do działania. Tak? Tu możemy sobie wyróżnić takie najważniejsze. No, oczywiście nie są wszystkie obszary, ale dla większości dostawców można powiedzieć, kiedy chcemy wejść do operatora z produktem pod tytułem usługa czy sprzęt, to są najczęściej ci partnerzy, z którymi mamy do czynienia. Czyli takim najbardziej oczywistym wydają się oczywiście zakupy. I nie należy ich postrzegać tylko z perspektywy tego, że ich celem jest obniżenie wartości tego zakupu, obniżenie naszej ceny, naszej marży, ale również dla nich ważna jest elastyczność dostawcy, tak? Bo oni potem są rozliczani z kooperacji z tym dostawcą, z dostępności produktu i tak dalej. Czyli to jest dużo bardziej skomplikowane.
To samo też dotyczy marketingu, czyli ich celem takim nadrzędnym jest budowanie rynku, budowanie udziału w tym rynku, czyli ten market share sławetny. Ale żeby to robić, potrzebują dodatkowe zasoby, które oczywiście część daje im ich własna organizacja, natomiast te czasy takiej, nazwijmy to prosperity, początku, końcówki lat 90. i po początku lat 2000, jeżeli chodzi o telekomy, to mamy już za sobą, więc żeby realizować ten budżet 90 milionów na komunikację, no to też potrzebują wsparcia dostawców, tak? Więc tym zasobem, który operatorzy potrzebują od swoich kooperantów, zwłaszcza tych dużych przede wszystkim, to są dodatkowe budżety marketingowe. Potem mamy takie działy, które są, można powiedzieć, sprzymierzeńcami tego dostawcy, a przynajmniej tym, o co temu poddostawcy najbardziej chodzi, czyli realizują sprzedaż. Tak? I one będą odpowiedzialne finalnie za sukces lub klapę takiego kontraktu z operatorem. I to, z czego są rozliczani wewnętrznie, to oczywiście przychody, jak każdy dział sprzedaży, niezależnie czy jest duży, czy mały. Natomiast w tak dużej skali oni też potrzebują dodatkowego wsparcia. Zarówno dla swoich sił tych sprzedażowych bezpośrednich w Fitforce'u, który dociera do klientów B2B, ale również żeby robić i motywować konkursami, różnymi innymi programami, mniejszymi programami motywacyjnymi swoich sprzedawców w sklepach. I w zależności od tego, czy w negocjacjach jesteśmy w stanie zapewnić dodatkowe budżety na to, czy jesteśmy w stanie wesprzeć szkoleniami całą sieć sprzedaży operatora, od tego też będzie zależało, jak ten podpisany kontrakt zostanie finalnie skonsumowany. Tak? I o tym też musimy pamiętać, że to są nasi partnerzy. Nawet jeżeli oni wprost nie decydują o zakupie, to w tym całej układance to nie jedna osoba podejmuje decyzję. Oczywiście jest jeden zazwyczaj decision maker, którego musimy zidentyfikować jako osoba, która mówi, ok, jest odpowiedzialna na przykład za wybór portfolio czy produkty, natomiast ona też musi brać pod uwagę mocno, jaki feedback dostaje z innych części organizacji. Tak? Dlatego ta sprzedaż do operatora czy jakiegokolwiek innego dużego organizmu jest tak skomplikowana. Musimy wziąć wiele zmiennych pod uwagę i nie tylko kierować się bezpośrednimi takimi ich funkcjami, odpowiedzialnościami, ale również brać pod uwagę, jak ich otoczenie wpływa na nich i jak finalnie może dotknąć nasz produkt czy nasz kontrakt generalnie. Tak? Potem mamy oczywiście dwa takie jeszcze bardzo ciekawe działy. Ja jestem zwłaszcza fanem łańcucha dostaw, który realizuje już potem konkretne założenia kontraktu pod kątem wysyłki, odbioru i tak dalej. I o nich często się zapomina. Tak? To jest znowu taka szara eminencja, zwłaszcza w perspektywie, kiedy w ciągu kwartału, tak jak pokazałem, trzeba ileś setek tysięcy małych produktów wyekspediować do, najpierw otrzymać je od dostawców, wyekspediować je do sklepów, zarządzić tym, żeby na koniec kwartału mieć jak najmniejszy stok, bo każdy jest rozliczany jeszcze ze stanu magazynowego. I wbrew pozorom, to oni też przygotowują forecasty, to jest kolejna rzecz, tak, na podpisanym kontrakcie, żeby potem pracować i otrzymywać zamówienia. I dla nich najważniejsze nie jest cena, niedofinansowanie, dla nich najważniejszy jest znowu elastyczność tego poddostawcy, niezależnie czy on jest duży czy mały, aby niekiedy zgodzić się na przyspieszenie dostawy, czasem na opóźnienie tej dostawy na kolejny kwartał, żeby zaksięgować to już w kolejnym kwartale. Dodatkowo i te elementy powodują, że z łańcuch dostaw jest partnerem, którego nie widzimy najczęściej w negocjacjach, ale jego opinia jest niezmiernie ważna dla osób negocjujących, niezależnie czy to są zakupy, czy to jest pośrednio marketing, bo różne modele w tych firmach występują. Nie ma takiego jednego słusznego modelu, że zawsze zdecydują zakupy o zakupach. Tak? No tak się wydaje, że to jest takie proste. Zazwyczaj jest to złożone z kilku tych działów, a łańcuch dostaw jest tą szarą eminencją. Co więcej, mamy jeszcze IT i technikę, no bo
sprzedajemy różne produkty i część dla nich może być sprzętem na przykład do budowania sieci. No i wówczas to, co dla nich się liczy, to jest niezawodność sprzętu oczywiście, ale również to, że będą mogli w organizacji powiedzieć, że zbudowali nowe, szybsze, lepsze, najlepsze na rynku rozwiązanie, być pierwszym. Tak? To jest coś, co ich motywuje i w tych negocjacjach też o tym nie możemy zapominać, że dla działów IT czy techniki generalnie, to w zależności też od organizacji różnie jest rozdzielone, połączone lub też zupełnie osobne byty. Oni żyją, dla nich, może to co powiem jest śmieszne trochę, niewiarygodne, dla nich nie do końca liczą się pieniądze. Dla nich często ważne jest, jak wewnętrznie, można wprost powiem, zdobędą tego słynnego fejmu, tak? Czyli będą w stanie dostarczyć coś najlepszego, czym cała organizacja będzie mogła się pochwalić. Tym bardziej, że dla tych pozostałych działów marketingu, sprzedaży, zakupów i łańcucha dostaw, ta technika to jest taki black box, tak? Czyli tam się cały czas pakuje te pieniądze, inwestuje i oni powodują, że my możemy dalej sprzedawać, bo mamy super na przykład sieć, super usługi. Natomiast ich motywacją nie są zdecydowanie pieniądze i cena. Tam zupełnie chodzi o coś innego. Okej. Więc tak jak powiedział Witek, nie ma czegoś takiego jak jedna osoba, która reprezentuje interesy operatora. Tak? Ja z reguły, jak rozmawiam właśnie z firmami, które mają coś nowego, jeżeli ktoś do mnie mówi i powiedzmy, no, może to się zdarzyć, że tak powiem, w pierwszych słowach, ale jeżeli po pół godziny dalej mówi, że Orange coś chce albo operator i tak dalej, to znaczy, że najprawdopodobniej nic razem nie damy rady zrobić, chyba że akurat tak się złożyło, że akurat tego jakiejś tam, nie wiem, technologii, kompetencji mi teraz brakuje. Więc nie ma sensu, że tak powiem, szukać tego jednego, co kreuje, co jest kreowane pewnie przez komunikację, tak? Że istnieje jeden operator. I to oczywiście to jest też trywialne, tak? Że na pewno to rozwiązanie, które macie, nie jest dla każdego klienta twojego klienta, tak? Czyli w tym momencie operatora. Na pewno to jest dla jakiejś części, dla jakiegoś segmentu, dla jakiejś grupy wiekowej, geograficznej itd. itd. I nie wiedząc tego, no, nie ma za bardzo sensu ta rozmowa. Tak? Nawet w B2B, nawet w momencie, kiedy ja pracuję na rynku B2B, nawet kiedy ta liczba firm, z którymi pracuję, jest, nie wiem, kilkaset największych firm, to dalej to są bardzo różne potrzeby, co innego cenią finanse, co innego cenią retailowcy, także to trzeba, że tak powiem, dokładnie przemyśleć. No i oczywiście ważny jest ten entuzjazm, który przynoszą małe firmy i ta elastyczność i tak dalej, ale po drugiej stronie jest ktoś, kto, tak jak powiedziałem, administruje jakimś dużym, skomplikowanym mechanizmem. Także trochę dysonansu jest potrzebne, tak? Ten dostawca, szczególnie jak to jest mała, młoda firma, no to musi być widzieć pasję. Ale poza tą pasją musi być też ten warsztat, który jest przygotowany, no bo inaczej to też trudno będzie złapać wspólny język. No i jeżeli oczywiście wiemy, że wszyscy klienci operatora nie są jakimś takim jednym wspólnym workiem, no to dobrze jest po prostu naprawdę przeanalizować, jaka to jest wartość, tak? Potem jeszcze trochę dłużej, jeszcze kilka słów chciałbym dodać, czy to jest oszczędność i tak dalej. Natomiast dobrze jest wiedzieć, nie w rozumieniu, nie wiem, moje pudełko, czy tam moja usługa jest o 30 zł tańsza niż inna, tylko naprawdę jaką wartość w rozumieniu, czy uda się operatorowi na tym jakimś rynku pozyskać nowych klientów, czy zachować starych, czy zaoszczędzić na tych istniejących. Dobrze jest wiedzieć. No, tu Witek rozpisał tych takich typowych partnerów wewnętrznych, z którymi rozmawiamy. No,
każdą, do, znaczy trzeba wiedzieć, z kim się spotykamy, u operatora oczywiście, że sami przychodzą inne osoby niż te, czy grono jest szersze niż to, to które początkowo miało być, ale dobrze jest wiedzieć po prostu, kto jest skąd i po prostu kierować dedykowany przekaz do konkretnej osoby. No i ogólnie, im więcej wiecie, jak działa ta machina, do której idziecie rozmawiać, tym łatwiej wam będzie pomagać, a nie wymagać, tak? Jeżeli no, ta zależność, tak kilka sekund wcześniej chciałem powiedzieć, że każdy ktoś przynosi, no ale jednak ten duży to patrzy na tego mniejszego, że on przyniesie więcej wartości i zniesie te jakieś specjalne wymagania, jakieś takie dziwne miejsca. Czasami nawet warto zostawić sobie specjalnie, tak jak tu właśnie kolega mówił, że są jakieś tam feature'y, gdzie sobie mogą swoje logo, coś tam zrobić. Czasami nawet w czasie rozmowy dobrze jest naprowadzić, że lepiej, żeby tam podyskutujmy o tej elastyczności, a nie żeby wam w sercu waszego produktu grzebano i ex katedra mówiono, że nie, ja bym to zrobił inaczej. Według mnie to nie powinno być od tej, tam nie wiem, z prawej do lewa, tylko z lewa do prawej. Tak? Więc to jest myślę, że jedno właśnie z takich rzeczy, czyli żeby ułatwiać, a nie wymagać. Teraz kilka słów na temat tego procesu sprzedażowego. On się oczywiście w telekomach nie różni od procesu sprzedażowego w innych dużych organizacjach, gdzie tych właśnie interesariuszy wewnętrznych mamy więcej niż jednego szefa firmy, który decyduje jak chce za tak lub nie, jeżeli chodzi o zakupy. Myślę, że ekstremalnie ważną fazą, która wiele osób nie docenia, jest ta faza pre-salesowa, czyli kiedy mamy ten pierwszy kontakt z operatorem, z organizacją i zaczynamy się sprzedawać. Generalnie rozrysowanie tego procesu tutaj na tym slajdzie bardziej jest po to, żeby wam uzmysłowić, że sprzedaż do operatora to nie, czy innej dużej organizacji, to nie jest proces, który zamykamy w ciągu 2 tygodni czy miesiąca, tak? To, że to jest duża organizacja, też niesie ze sobą pewne konsekwencje związane z decyzyjnością, związane z uzgodnieniem pewnych rzeczy, ze zmianą nawet w systemach, o których Tomek wspominał, więc to wszystko trwa relatywnie dłużej. Oczywiście to, co trwa relatywnie dłużej, tak jak w fizyce energia nam się cały czas kumulująca, się cały czas, którą kolekcjonujemy, nam się kumuluje. Tak tutaj bym powiedział, że ten długi czas negocjowania sprzedaży obfituje potem w dużym wolumenie tej sprzedaży, tak? Czyli ten cały wysiłek jest jak najbardziej opłacalny. Tak? Ale wracając do tych poszczególnych faz, czyli po tej fazie takiej pre-salesowej, gdzie mówimy o sobie, o produkcie, też musimy być bardzo ostrożni. Musimy pamiętać o tym, że to jest w tej fazie nie możemy na stół wyłożyć wszystkich kart, nie możemy mówić o cenach. Zresztą ja jeszcze bym miał taki jeden slajd o pułapkach w każdym z tych etapów, bo to też myślę, że warto o tym dzisiaj porozmawiać. Kolejną fazą, też nie bez znaczenia, jest ta faza testu, kiedy chcemy temu całemu audytorium po drugiej stronie udowodnić, że ten produkt działa znakomicie, że potrafimy się zintegrować z tym operatorem, bo to też jest taki test, ten etap testowy feasibility, że jakkolwiek go nazwiemy, w zależności od produktu, różną nazwę może przyjąć, gdzie operator nas, można powiedzieć, przetestuje pod kątem tego, czy my jesteśmy wystarczająco dojrzali, żeby z nim rozmawiać, tak? Czy my rozumiemy komunikaty, czy my rozumiemy te poszczególne działy, z którymi będziemy się kontaktować, tak? Potem dochodzimy do tego etapu ofertowego, ale to już, tak jak widzicie, czasy raczej liczymy w miesiącach zdecydowanie. I oferta to jest ten etap, gdzie to doświadczenie z testu, z pre-salesu i z kolekcjonowanych informacji podczas pre-salesu, to jest ważne. Faza pre-salesowa to jest dla nas etap zbierania informacji o organizacji, o ludziach, o ich potrzebach cały czas. Dlatego mówię, że w fazie pre-salesowej nie możemy wykładać wszystkich kart na stół, bo to de facto nie wiemy, jakie karty powinniśmy położyć. Często pokazanie za dużo powoduje, że już można powiedzieć, kończymy te negocjacje i nie dochodzimy w ogóle do fazy ofertowej, bo faza ofertowa
dużej organizacji też już musi być zainicjowana wewnętrznie, bo odpowiadamy najczęściej na zapytanie operatora, a nie na taką luźnie rzucaną ofertę. Jak ktoś nam mówi, że wyślij ofertę, to w 99,9% mogę powiedzieć, że to znaczy, że ktoś nie chce z nami zrobić nic po prostu. Albo musi porównać. Albo chce porównać sobie i raczej tego biznesu z nami nie będzie dalej robił. No i potem dochodzimy, że już co do warunków, nazwijmy to finansowych i innych zawartych w kontrakcie, jesteśmy w miarę dogadani, to dochodzimy do fazy umowy. No i tutaj najczęściej trafiamy znowu na dział zakupów, dział prawny. No i to jest jedna z najdłuższych tych etapów, bo tutaj oczywiście też ta druga strona no, próbuje pokazać, że jest dużo większa, ważniejsza i zabezpieczyć się na możliwe wszelkie sposoby i wykorzystać tą przewagę. Więc to odsyłanie i przesyłanie sobie poprawionych dokumentów w różny sposób no, trwa naprawdę niekiedy miesiącami, już nie mówiąc o fazie potem kolekcjonowania podpisów wszystkich osób, które są po stronie operatora w tym procesie. Tak? Bo tu też mówimy o samym już zatwierdzeniu, to też może być miesiąc, dwa. Wakacje zazwyczaj też nam nie sprzyjają, tak? Więc to jest problem. No i na koniec dochodzimy niby do happy endu, ale ja bym powiedział, że tam, gdzie mamy sprzedaż, nasza przygoda zaczyna się na nowo, bo na nowo musimy odkryć te wszystkie działy, które pokazywaliśmy na poprzednim slajdzie, czyli te działy, które bezpośrednio sprzedają, które komunikują usługi operatora, które odpowiadają za jego marketing. I jak się kończy takie starcie z operatorem? Ono ma zazwyczaj trzy możliwości zakończenia, czyli można powiedzieć tak, że przychodzi mała organizacja, startup lub po prostu mała firma do operatora, no do, właśnie to specjalnie mówię do operatora to, o czym mówił Tomek, tak, że operator to jest właśnie ta taka szklana wielka bańka lub to mityczne czarne pudełko. No i po tym pierwszym spotkaniu sam jest tak już zniechęcony, że po prostu się odbija w szybkim tempie po jednym, po dwóch spotkaniach. To jest ta pierwsza faza. Wbrew pozorom ona nie jest najgorsza. Tak? To jest najbardziej przewrotne chyba na w tej opowieści, na tym slajdzie. To bym mogę się prosić o dużo gorsza faza, dużo bardziej kosztowna. Jest dla mnie faza, którą nazwałem studnia potencjału. To żółta ścieżka. Tak, to żółta ścieżka, bo ona angażuje czas, angażuje zasoby i cały czas potem nieefektywnie, nazwijmy to w ten sposób, po tej organizacji krążymy, jesteśmy przesuwani od jednego dyrektora do drugiego, lub to już jest najlepszy taki scenariusz, ale często od kierownika projektu do kierownika projektu, kierownika produktu i tak dalej, i tak dalej. Gdzie już po roku jednak sami stwierdzamy, że chyba ten projekt trzeba zamknąć. I to myślę, że studnia potencjału i taka cząstka elementarna tam poruszająca się od ścianki do ścianki to jest idealna ilustracja. Dlatego też mówię, że ten pierwszy wariant, gdzie taka organizacja od razu rezygnuje i twierdzi, ok, to jest zbyt duża gra, ja się do tego nie nadaję, nie jestem jeszcze na tym etapie, nie potrafię tego robić, jest dużo lepsza, bo jest mniej kosztowna. Tak? Tutaj niestety te spotkania, angażowanie się w testy, nieefektywne angażowanie się w testy, ciągnące się miesiącami rozmowy, które też nie mają żadnego realnego podłoża, bo nikt nie złożył nam zapytania, nikt nie nas konkretnego, czy też nie dał nam specyfikacji tego, co powinniśmy dowieść. No kończy się tym, że po prostu po 12 miesiącach, czy dłuższym nawet okresie, cały czas jesteśmy na tej samej fazie, nawet nie na fazie złożenia oferty często. Tak? No i faza ostatnia, czyli ta, która ma się zakończyć sukcesem, natomiast ona zazwyczaj kończy się dlatego, że po pierwsze została dobrze zrobiona ta faza pre-salesowa i osoba odpowiedzialna za sprzedaż w tym startupie, decyzyjna, znalazła po drugiej stronie kogoś, kto jest w stanie po pierwsze podjąć decyzję i przeprowadzić taką organizację przez operatora, tak, aby dojść do jakiegoś szczęśliwego finału, podpisania kontraktu i sprzedaży usługi. Tak? Natomiast prostych ścieżek
Nie ma. Oczywiście, że nie ma. Dokładnie, tak? Obijanie zawsze będzie, natomiast lepiej to robić w takim układzie, że mamy zidentyfikowanego kogoś, kto jest nas w stanie przez to poprowadzić. Ja nie mówię, że to ma być znajomy, tak? Czy z jakiejś naszej relacji, ale osoba, która wygląda zaufana i wiarygodna. Dobrze, teraz kilka słów o niezbędnych zasobach do tego, żeby ten kontrakt podpisać, czyli dział sprzedaży, jak w każdej firmie. Tutaj, jakie są role tej osoby? Przede wszystkim to osoba, która rolą jest doprowadzenie do podpisania tego kontraktu i opanowanie relacji, czyli tej skomplikowanej sieci kontaktów wewnątrz operatora. Wsparcie techniczne, to rola może na tym początkowym etapie mniej ważna, natomiast znacząca, czyli rozwiązywanie kwestii technicznych, integracji i tym podobnych. Oczywiście taka generalna uwaga, to nie chodzi o to, żeby startup posiadał tam tyle działów, ile potrzebujemy, ile tutaj jest wymienione, bo to oczywiście nie jest możliwe, ale żeby umiał tymi kompetencjami zarządzić, tak? Czyli posiadał kompetencje w postaci osób, i to nie musi być 6 osób, to mogą być 3 osoby, 2 osoby lub jedna często na początku, które potrafią odpowiedzieć i zrozumieć potrzeby tych działów. Albo jak w przypadku serwisu na przykład może to oczywiście gdzieś ścisnąć, czy wyoutsourcować, tak? Tak, to są firmy na przykład w tej branży hardware'owej, CCS czy Regeneris, które takie usługi serwisowe oferują. Marketing to jest bardzo ważna część, zarówno do komunikacji po drugiej stronie z PR-em, ale również z marketingiem ofertowym, który wykreuje finalnie to, jak będzie wyglądał w tej ofercie operatora nasz produkt. Tak? To jest nie bez znaczenia i to jest jedna z rzeczy, na którą warto spędzić dużo czasu i być nieustąpliwym, czyli wywalczyć odpowiednie pozycjonowanie naszego produktu. Tak? Bo z tym będziemy musieli żyć przez długi czas. No i logistyka, o której też już kilka słów mówiłem, czyli zapewnienie dostaw i dialog z łańcuchem dostaw. Tak? Każdy z tych obszarów musi być zagospodarowany nie przez pojedyncze osoby, ale całością. Okej, teraz jeszcze kilka słów na temat sposobów sprzedaży. Tak? Więc myślę, że są takie dwa podstawowe. Jedno to sprzedając do operatora, przynajmniej tak w tym naszym języku, czyli sprzedajemy coś na potrzeby wewnętrzne. Tak? No, operator jest dużą organizacją, to z reguły jest co najmniej kilka, jeszcze nie kilkanaście tysięcy ludzi, także można w ogóle coś jemu dla własnych potrzeb sprzedać, albo po to, żeby on zbudował tą swoją całą skomplikowaną machinerię, czyli można mu poprawiać procesy, można mu, no w każdym razie sporo różnych rzeczy. Ale też można sprzedawać czyli dodać coś, co klient będzie widział na zewnątrz. To było już, tak powiem, w większości te przykłady, które ja podawałem, będąc właśnie głównie na styku z klientami, a mniej jako osoba wewnętrzna. To jest oczywiście, żadna z tych metod nie jest zła, tylko trzeba być świadomym, co robimy, komu sprzedajemy i czy to będzie sprzedawane dalej, czyli właśnie w tym schemacie B2B4C albo B2B4B też może być, tak? Czyli finalnie do biznesu, czy na potrzeby własne. No i jakie są tak stawkowo kilka informacji, czego w ogóle potrzebuje sam operator. I tu się opieram oczywiście nie na żadnych wewnętrznych informacjach, których nie mógłbym podać, ale na tym, co możecie przeczytać w chociażby kwartalnym raporcie do inwestorów. Więc marża operacyjna musi być 30-40%, jeśli nie więcej, jeżeli operator widzi w tym ryzyko. Tak? Także to nie jest instytucja, poza oczywiście, no na przykład może terminalami mobilnymi, które na pewno może mają troszkę mniejszą marżę, ale jeżeli to jest coś bardziej skomplikowanego, no to taka musi być marża operacyjna operatora. No i co operator może zrobić? Może odsprzedać, czyli tak jak stało, tak ten produkt, który był, opakować w swoje tam, że tak powiem, opakowanie komunikacyjne i wystawić na zewnątrz. Może to zbandlować, czyli dodać do czegoś swojego i to jest całkiem niezły, że tak powiem, metoda sprzedaży, bo dołączamy do jakiegoś już istniejącego albo innego brandu, albo innej usługi. Może to
dofinansować lub zasubsydiować, czyli przemienić te płatności jednorazowe na miesięczne. To jest taka, powiedziałbym, no, największa siła i największa praktyka operatora, chociaż próbują się operatorzy z tego trochę wywinąć, no bo to powoduje duże koszty wejścia, albo uruchomić sprzedaż ratalną. Natomiast najważniejsze jest to, żeby w momencie, kiedy zaczynamy mówić z operatorem, pilnować cel. Czyli z jednej strony operator lubi pokazać, że to, co sprzedaje, czy to zbandlowane, czy to w formie miesięcznej, czy to w formie specjalnej oferty, jest tańsze niż inne dostępne na rynku. No i bardzo będzie nie lubił, jeżeli ta opowieść będzie nieprawdziwa, czyli jeżeli za chwilę gdzieś w jakimś innym kanale coś nowego, w co zaryzykował wejście, pojawi się dużo taniej. No i jeśli chodzi o klienta wewnętrznego, to się już trochę przewijało, ale bardzo ważne jest wiedzieć, czy oszczędzamy jakiś koszt po stronie operatora, czy zwiększamy jego przychód, bo z kimś innym będziemy rozmawiali, tak? Nie mówmy o oszczędności ludziom ze sprzedaży, lepiej znajdźmy sobie kogoś w finansach, może w marketingu, bo poza udziałem w rynku, no to marketing dba o marże z reguły u operatora. Najfajniej by było, jeżeli żebyście wiedzieli w ogóle dokładnie, jak się nazywa budżet w tym slangu wewnętrznym. Tak, no, CAPEX, OPEX to są takie typowe, to są takie publiczne, zewnętrzne nazwy, ale czasami operatorzy mają swoje jakieś takie nazwy, które po prostu rozkodowują świat. Także dobrze wiedzieć, jeżeli na przykład mam jakiś produkt, który spowoduje jakąś oszczędność, to żeby powiedzieć, że ten budżet będzie mniejszy. No, skoro mamy różnych interesariuszy, to naprawdę warto zrobić sobie taką mapę. No i tak jak powiedział Witek, trzeba mieć na pewno jednego zwolennika tego rozwiązania i on wbrew pozorom może być w różnych miejscach, tak? Może to być ktoś z IT, który chce mieć to jedno wymarzone coś, a może być to człowiek ze sprzedaży, który wie, że jak będzie miał tę waszą unikalną usługę, produkt, to mu się uda coś sprzedać drożej, albo w ogóle mu się uda sprzedać, tak? To jest najczęściej, że tak powiem, moja na przykład motywacja do szukania jakichś ryzykownych nowych rozwiązań. No i też to się pojawiało. To nie jest tak, że to jest prosta decyzja. To jest wiele punktów i wiele na pewno będziecie mieli oponentów, no ale jeżeli liczba tych za będzie większa i będą oni silniejsi od tych, którzy są przeciw, no to wam się uda. Dobrze, teraz kilka słów właśnie o tych pułapkach w każdej z tych faz. Ja postaram się już mówić szybciej. Tutaj koleżanka cały czas pokazuje czas. Więc się spieszymy. Tomek, jak dalej kliknąć. O, czyli co, jakie błędy w fazie pre-salesowej możemy popełnić? Tak? Bo oczywiście na pierwszym spotkaniu to ciężko wyczuć, czy spotykamy się z właściwym audytorium, czy też nie. Natomiast już po tym pierwszym spotkaniu powinniśmy mieć taką świadomość, bo zarówno pod kątem pytań, które są nam zadawane, chęci kontynuacji i tak dalej, czy mówimy do właściwej grupy, bo jeżeli będziemy tylko powielać te spotkania z tymi samymi osobami, to dokładnie będziemy w studni potencjału, o której wspominałem. Znaczy czasami nawet nie tymi samymi osobami, różnymi osobami, ale reprezentującymi na przykład ten sam dział. Tak? To jest typowy sygnał, że niedobrze. Przekręcimy się w kółko. Tak? W fazie testu, to tak jak mówiłem, to jest bardzo ważny element, który ma udowodnić, że jesteśmy kompetentni, że jesteśmy w stanie tą usługę, kolokwialnie mówiąc, dowieść. Tak? Tutaj maksymalnie ważne jest, żeby ten proces sformalizować i zaangażować tych sponsorów tego potencjalnego projektu w jego fazę, zwłaszcza wynikową. Tak? Jeżeli chodzi o ofertę, to co już mówił Tomasz, tak? Cena to nie jest ten najważniejszy element, tak? Żeby unikać takiej próby porównywania się z konkurencją, która na pewno jest, tylko na podstawie ceny. Raczej trzeba szukać tych wartości dodatkowych, bo to raczej nas doprowadzi do tego szczęśliwego finału. O, jeszcze.
Co waży na etapie umowy, czyli te wszystkie zabezpieczenia, które operator finansowy próbuje i prawne wprowadzić, dotyczące potencjalnych kar, terminów dostaw i tak dalej. W tym całym entuzjazmie, zwłaszcza małych firm, do tego, że już jesteśmy tak blisko tego świętego grala podpisania kontraktu, no każdy mówi, no dobra, podpiszę, no, a problemy zaczynają się dzień później, kiedy już nie wszystko idzie zgodnie z planem. Tak? A po drugiej stronie działa po prostu machina administracyjna, a nie poszczególni ludzie. Ci, którzy byli z nami bardzo mili w negocjacjach i do samego końca, no po prostu z musu, a nie z tego, że są dla nas teraz do nas niechętni, po prostu muszą reagować zgodnie z zapisami kontraktu. I ostatnia faza, czyli sprzedaż. Podpisanie kontraktu to nie znaczy, że nasz produkt zaczyna się sam sprzedawać. Już tylko czeka nas odcinanie kuponów i sprawdzanie, czy na naszym koncie na pewno pojawiło się w tym miesiącu 1 000 000, a w kolejnym 2 000 000. Tak? To jest początek ciężkiej pracy, czyli zdobyliśmy, podpisując kontrakt, zdobyliśmy narzędzie do tego, aby móc teraz zacząć zarabiać, ale cały czas musimy nad tym pracować, nadal robić pre-sales na innym poziomie, ale cały czas kontynuować tę historię. Teraz zawsze dobre są przykłady i kilka takich mamy w swojej kolekcji. Ja chciałem wspomnieć o jednym. Był sobie startup, który miał, to działo się parę lat temu, około 7-8 lat temu, który zrobił usługę naprawdę na tamte czasy unikalną i nawet w skali światowej, powiedzmy, że może nie był jedyny, ale tej konkurencji było też niewiele. Przyszedł do operatora, który stwierdził, ok, to jest fajny produkt, ale mam koncept taki, że nie chcę ich sprzedawać bezpośrednio, ale to jest świetnie, pasuje mi do jednego z produktów, który sprzedaję. I ten operator zrobił wszystko, żeby można było, żeby ten zestaw, ten bundle był jak najfajniejszy, a w jaki sposób i dał mu wartość dodaną na rynku, czyli jak to zrobić, wymusić na tym małym organizmie, na tym małym startupie wyłączność w zakresie tego produktu. Jakby ta organizacja, oczywiście ten startup się rozwijał dalej, on przetrwał, nawet działa dalej na rynku, natomiast przez wiele, wiele lat nie mógł się już z tej włączności, brzydko mówiąc, wyślizgać. Tak? Było niemożliwe, żeby tą wyłączność we współpracy z tym operatorem utrzymać. I duża część rynku, duża część przychodu, którą posiadał, bo na tamte czasy ten bundle dawał mu pewnie połowę jego przychodu w ciągu roku, natomiast nie był w stanie powielać tego z kolejnymi partnerami na rynku i musiał czekać na zarówno zmiany technologiczne, zmiany platform, aż te inne platformy, można powiem, że tak powiem, w skali pozwoliły mu robić na nowo biznes. Tak? Ale to spowodowało, że ta firma, według mnie, straciła swój najlepszy moment, kiedy mogła rosnąć nie dwu, trzykrotnie w ciągu roku, bo tak mniej więcej tak rosła, ale dużo, dużo bardziej zawojować nie tylko pozostałych graczy na polskim rynku, ale również globalnie. Czyli ważne jest, żeby nie stać się zakładnikiem tego pierwszego kontraktu, żeby uważać, co się podpisuje i nie patrzeć, że patrzeć na to z perspektywy, że to jest pierwszy kontrakt i to jest początek przygody, tak? Ale żeby sobie od razu... Tak na marginesie, mimo że jak ta wyłączność dalej była w życiu, to ona już po tam roku operatorowi nie była potrzebna, no ale skoro była, no to co się dzieje, nie? Okej, także jeszcze raz już kończymy. Przede wszystkim, jak idziesz, to zastanów się, jaką wartość. Nie twoje cudo tam, które wymyśliłeś, tylko jaką wartość przynosisz, tak, dla tej drugiej strony. To wiem, trywialnie brzmi. No z drugiej strony komu, tak? Czy sprzedawcy nie o o udziałach w rynku, bo jemu nie to jest ważne, nie wiem, logistykowi, nie o wspaniałości feature'a, tylko temu, że umiem się skalować, bo z tyłu na przykład ja jestem mały, ale podpisałem umowę serwisową z tym dużym i cokolwiek się będzie działo, to 24 godziny
ten mój zepsuty grzdel zostanie wymieniony, tak? Jedno to wiedzieć, jaka jest wartość, a druga właśnie ją pokazać. Chociażby ten przykład, tak? Jak przemienić, nie wiem, kontrakt serwisowy, coś niby trywialnego, w jakiś oręż do wygrania. No i to a propos ceny znowu wraca, właśnie po to, żeby się nie zacząć od ceny, czyli policzyć, ile te wszystkie rzeczy będą kosztowały operatora. Jak mówimy potem o tej wartości, którą mu przynosimy, no to tej teoretycznej wartości trzeba podejmować to wszystko, co operatora będzie to kosztowało i zobaczyć, czy wtedy to równanie dalej jest atrakcyjne. No i na końcu trzeba, myślę, że otoczyć się dobrymi doradcami i to je atakować. Dokładnie. Myślę, że ten ostatni punkt jest ważny też w kontekście tego, o czym ja mówiłem na tym moim slajdzie, gdzie była ta magiczna studnia potencjału, żeby znaleźć tego przewodnika, tego, kto nas przez tą organizację poprowadzi, pomoże nam przejść, mimo że nie będzie to łatwa droga, zawsze ona jest wyboista i długa, to możemy zagwarantować. Natomiast ważne, żeby na końcu jednak było to znowu mityczne światełko w tunelu, podpisany kontrakt i sukces, a to jest naprawdę możliwe, tak? My w swojej karierze mamy wiele małych firm, które udało się wypromować i w Polsce, wypromować za granicą poprzez taką kooperację naprawdę z dużymi podmiotami, w których pracowaliśmy. Tak? I myślę, że to pokazuje, że takie rzeczy, taki amerykański sen od startupu do milionera, on jest też możliwy w Polsce, tylko trzeba do tego bardzo racjonalnie podejść, znaleźć tych partnerów, którzy oferują nam wartość, pamiętać o tym, że startup nie jest zawsze na przegranej pozycji, mimo że jest dużo mniejszy, nieporównywalna skala jest, tak? Ale dostarcza pewną wartość, której ta duża organizacja często nie jest w stanie wytworzyć, ale ona ma inne asety, tak? Ona ma asety w postaci olbrzymiej gotówki, możliwości subsydiowania, reklamowania, komunikacji, czegoś, co mała, o czym mała firma nawet nie może śnić. Myślę, że to jest dobra taka konkluzja na koniec naszego wystąpienia. Dziękujemy, że tak wysłuchaliście nas mimo wszystko licznie i dostaliście.